Hit 21. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy odbywał się w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmowała Lecha Poznań, komplet widzów. I pierwsza groźna akcja to strzał Nene, który odbija na rzut rożny Bartosz Mrozek. Jagiellonia w tym sezonie nie przegrała u siebie żadnego meczu, tylko jeden remis z Piastem Gliwice, a tak to same zwycięstwa, ale teraz błąd Wdowika i przy piłce Filip Marchwiński. Marchwiński do Weldę. Weldę czeka w polu karnym, odgrywa do Marchwińskiego. Marchwiński i Lech prowadzi 1-0. Fantastyczna akcja duetu Weldę-Marchwiński. Zostawiony zupełnie bez opieki młodzieżowiec w barwach Lecha Poznań i kolejusz prowadzi 1-0. Odpowiedź Jagiellonii Białystok. Imas do Naranjo. Naranjo próbuje strzelać albo też wrzucać. Nieważne, efekt jest taki, że piłka mija bramkę Lecha Poznań i wciąż to goście prowadzą 1-0. Stały fragment gry dla Lecha. Naranjo zagrywa piłkę ręką i sędzia Damian Sylwestrzak dyktuje rzut karny. Próbował jeszcze protestować zawodnik Jagiellonii, że to on był faulowany, ale VAR nie odwołuje decyzji. Szymczak kontra Alomerowicz. Kolejusz prowadzi 2-0. Filip Szymczak z trzecim golem w tym sezonie, a drugim strzelonym wiosną. Teraz znów odpowiedź Jagiellonii, tak jak i po pierwszym golu dla Lecha. Teraz Wdowik, a potem kapitalnie Antonio Milić blokuje Pululu. Odbił piłkę Mrozek przed siebie. Mogło być zagrożenie, ale uratował Lecha Antonio Milić. Druga część gry przy piłce Naranjo. Naranjo do Dominika Marczuka, ten do Wdowika. Wdowik strzela i kto interweniuje? Antonio Milić. Prawdziwa ściana defensywy Lecha Poznań. On dziś był nie do przejścia. 55. minuta gry i Gurgul w bezsensowny sposób kopie Dominika Marczuka. Rzut karny dla Jagiellonii. Jest ekstaza na trybunach w Białymstoku, ale po chwili okazuje się, że w momencie zagrania piłki przez Wdowika Marczuk był na spalonym, a więc rzut karny anulowany. 67. minuta gry. Jagiellonia prze do przodu. Teraz strzał zza pola karnego. Uderzał Dieges i piłka przeleciała kilkanaście centymetrów ponad poprzeczką bramki Lecha. Jagiellonia wciąż w natarciu. Kali skaner do Kubickiego, ten do Hansena i w końcu jest upragniona bramka dla Jagi. No walczyli o tą bramkę piłkarze Adriana Siemieńca i w końcu dopięli swego. Hansen wszedł na boisko w drugiej połowie i daje kontaktowego gola. Warto podkreślić, że to również on rozpoczął gonitwę w tym jesiennym meczu, gdy Jagiellonia ze stanu 0-3 doszła kolejorza na wynik 3-3. A to już doliczony czas gry. Piłka do Kali Skanera. Uderza głową zawodnik Jagiellonii. Spokojnie interweniuje Bartosz Mrozek. Szalone ostatnie minuty, aż 9 ich doliczył sędzia Sylwestrzak. Dominik Marczuk nawija defensorów Lecha Poznań. Strzela jednak obok bramki kolejorza. Ostatnia minuta gry. Kali Skaner w polu karnym. Kali Skaner fantastycznie to zrobił. Mrozek! Cóż za interwencja golkipera Lecha Poznań. Te gratulacje od kolegów są w pełni uzasadnione. To jest bohater zespołu gości, to jest człowiek, który zagwarantował 3 punkty Lechowi w Białymstoku. Jagiellonia przegrywa po raz pierwszy u siebie w tym sezonie. Jagiellonia przegrywa po raz pierwszy w Białymstoku od 24 lutego 2023 roku. Twierdza Białystok pada, a zdobywa ją Lech Poznań pod wodzą Mariusza Rumaka. Jagiellonia Białystok, Lech Poznań 1-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.